Brutalna większość wygrywa, głosują do skutku, przegrywają głosowania, to wznawiają je za kilka godzin, głosują znowu. Zamiast stanu wyjątkowego zamach stanu i to już demokracja zawieszona na kołku. Zamiast w Państwowej Komisji Wyborczej będzie Poczta Polska organizowała wybory. No, świat stanął na głowie, ale w tych trudnych czasach do wielu rzeczy się przyzwyczajamy. Po co nam te wybory? No zadajmy sobie pytanie. W tych trudnych czasach, gdy walczymy o życie, o zdrowie, gdy walczymy o miejsca pracy, PiS zajmuje się głównie utrzymaniem władzy. Robią to wtedy, gdy właśnie nie wolno wychodzić z domu, nie można się spotykać, nie można protestować. Złamane są wszelakie procedury. To już nie ma złudzeń, że jeszcze jakieś pozory praworządności są zachowane. Wszystko jest złamane, jeżeli chodzi o ogłoszenie zmiany tej ordynacji wyborczej. Jaki tego będzie efekt, aż strach pomyśleć. Przecież to w ogóle jakiś skandal, jeżeli do tych wyborów miałoby dojść, jak prowadzić kampanię. Przecież nie wolno wychodzić z domu, nie można się spotykać więcej niż dwie osoby. To przecież wszystko jest fikcja. To służy jednemu, utrzymania władzy przez PiS. Wykorzystują tą bardzo trudną sytuację, tą pandemię, ten strach Polaków do tego, żeby pod właśnie osłoną tego, że musimy zostać w domu, zmienić tak przepisy, żeby utrzymać władzę. Tylko to się dla PiS-u liczy.